Miłować Pana Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, miłować Pana Boga całym sobą, jak to osiągnąć? Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel rodziny Świętego Pawła, proponuje zadać sobie pytanie o to, kim jest Bóg. Bóg jest naszym Stwórcą, wie, jak jesteśmy skonstruowani, wie, jakie prawa rządzą światem. Fakt, że dał nam wolną wolę i rozumność, jest dowodem na Jego bezwarunkową miłość, ponieważ mogę Go dobrowolnie odrzucić, ale mogę też Go wybrać. A co mówi świat? Boga nie ma. Jesteś produktem ewolucji. Sam decydujesz, jak postępować. Ty jesteś panem swojego życia. Nie istnieje inne, bardziej pierwotne źródło życia. Nie istnieje inny niż Ty porządek na tym świecie. W konsekwencji tego poglądu człowiek sam zaczyna decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Bóg jest naszym Ojcem, troszczy się o nas nieustannie. Kiedy nas stworzył, nie przestał się nami interesować. Interesuje się szczególnie po naszym upadku, grzechu pierworodnym. Chce nam konkretnie pokazywać, jak postępować, a zwłaszcza w tym, co trudne. Jest niczym kapitan na statku mojego życia. A co mówi świat? Bóg, nawet jeśli jest, nie interesuje się tobą. Rób, co chcesz. Wolność wywyższona do tego stopnia, przedefiniowana tak bardzo, że staje się samowolą namiętności, samowolą zaspokajania własnych potrzeb i ambicji, prowadzi szybko do niewoli. Wolność od Boga staje się niewolą człowieka. Tymczasem tylko wolność w Bogu może uczynić nas w pełni wolnymi ludźmi. Bóg jest celem naszego życia. Prawdziwe życie to nie te ziemskie, ale te przyszłe. Obecne życie jest szkołą, uniwersytetem przyszłego życia. Tylko w Bogu jest pełnia życia. A co mówi świat? Innego życia nie ma. To, co cielesne, materialne, moje, jest najważniejsze. Ja jestem najważniejszy. Wszystko musi kręcić się wokół mnie, bo szkoda życia. Innego przecież nie ma. Szukaj Boga. Święty Paweł pisze w liście do Filipian: naprawdę uważam, że wszystko jest bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego odrzucam wszystko i uważam za śmieci. Pragnę tylko pozyskać Chrystusa.